Cześć! Dzisiaj bardzo krótki, myślę, filmik i bardzo szybki na temat tego, czy opłaca się kupić tusz firmy Clinique do dolnych rzęs. Ten tusz już dość dawno wszedł na rynek, mam wrażenie, że już jakieś 2 lata temu, jak nie dłużej. No i on jakoś tak przeszedł bez jakiegoś ekstremalnego echa. Wydaje mi się, że po prostu dlatego, że on jest drogi, a tak naprawdę tusz do dolnych rzęs jest trochę takim gadżetem. Potem Maybelline wypuściło ten podwójny tusz do dolnych i do górnych, który miał 2 szczoteczki. Ten ja bardzo lubiłam. No i teraz wydaje mi się troszeczkę, że to też dlatego, że po prostu firma Clinique jest dość droga i ten produkt jest dość drogi. I większość z nas pewnie jest normalnie przyzwyczajona do tuszowania dolnych rzęs albo z rozpaczy, że się rozmazują i tak dalej, nie tuszuje ich w ogóle. No jest to trochę taki, wiecie, gadżet, dodatkowy wydatek i myślę, że większość kobiet uważa za przegięcie kupienie takiego produktu normalnie w regularnej cenie. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się, że on kosztował normalnie kiedyś około stówki. Jakieś coś między 80 a 120 zł, nie mam pojęcia, oczywiście jak zwykle się nie przygotowałam z cen, ale po prostu ceny to jest coś, czego ja w życiu nie potrzebuję. Skończyła mi się karta, nie wiem co powiedziałam, to powiem jeszcze raz, że kupiłam go w outlecie firmy Estée Lauder, dlatego że Clinique jest produkowany, jest marką Estée Lauder i długo Wam nie chciałam o tym outlecie powiedzieć, bo się boję, że mi wszystko wykupicie, ale no myślę, że jesteśmy już ze sobą na tyle blisko, że już w końcu muszę się Wam przyznać, że taki outlet jest w Gdańsku na Shadowkach Fashion House, nie pamiętam dokładnie jak się nazywa The Company, Store, coś tam takiego i tam jest między innymi MAC i Bobbi Brown i Clinique i Estée Lauder i Smashbox i nie pamiętam co jeszcze. Nie wiem czy nie jestem teraz jakaś taka super ciemna, bo zmieniałam kartę, nie wiem czy się ustawienie nie zmieniły. Dobra, mniejsza o to. W każdym razie ja tam za niego zapłaciłam około 32 zł tylko, dlatego że tam oprócz tego, że tam jest normalnie minus 30%, to jeszcze są takie fajne promocje, że kup pierwszy produkt, a drugi na przykład 50% taniej. A takie promocje są dość często. Więc myślę, że cena 30 i tam powiedzmy 2 zł jest do przełknięcia, tym bardziej jeżeli ktoś ma problem z tuszowaniem dolnych rzęs, na przykład ma bardzo delikatne te dolne rzęski i bardzo mu ciężko je wytuszować normalnym tuszem, albo, jak nie przede wszystkim powinnam o tym powiedzieć, ktoś ma problem z rozmazywaniem się, bo tak, bo to jest produkt, który się totalnie nie odbija pod dolną linią rzęs. On nie jest wodoodporny, on jest wodooporny, czyli jest go dość ciężko zmyć, raczej zmywa się go łatwiej za pomocą płynu micelarnego albo ciepłej wody, chyba na opakowaniu chyba było napisane za pomocą ciepłej wody z mydłem czy coś takiego. Chodzi o to, że po prostu trzeba się przyłożyć, żeby go zmyć i on jest taki, nie pamiętam teraz jaki tusz tak na przykład robił, ale on macie wrażenie, że on jest taki gumowy, jak się zmywa, że go tak jak takie gumeczki można pościągać. Bardzo dobrze się utrzymuje, nie odbija się, nie osypuje się. Ja go używam około miesiąca, oczywiście nie wiem co będzie się działo, kiedy on już będzie miał, nie wiem, za 2, 3, 4 miesiące, bo tutaj jest... nie wiem, wyrzuciłam opakowanie, nie wiem ile go można używać, ale przeważnie tuszy teraz już można używać 6 miesięcy. Ma taką tyciusią szczoteczkę, taką coś jak ma z Benefitu ten Give Me Brow do brwi, więc fantastycznie tu wszędzie wjeżdża, zresztą widzicie klip z tuszowaniem przeze mnie dolnych rzęs. Bardzo go lubię, bardzo, bardzo, bardzo go lubię i naprawdę ułatwia makijaż, przyspieszy, no i przede wszystkim się nie odbija i powiem wam tak, że jeżeli będę w tym sklepie i mi wszystkich nie wykupicie i po prostu jeszcze będą za jakiś czas, a myślę, że będą, bo tam jest dość duża oferta, to będę go sobie w takiej promocji za tam około 30 zł kupować, bo naprawdę polubiłam się z nim bardzo. Wydaje mi się, że fajnie rozczesuje, nie zostawia grudek, nawet jak zostawia, to można to wyczesać. W sensie, wiecie, no nie skleja tak bardzo, więc można je powyczesywać, wydaje mi się, że wyglądają naprawdę bardzo atrakcyjnie, dlatego dajcie mi znać, co wy myślicie o takim wynalazku, czy według was jest to totalnie zbędna rzecz. Czy za taką cenę wypróbowałybyście, czy na przykład jeżeli inna firma jeszcze drogeryjna wprowadziłaby coś takiego, to czy chciałybyście spróbować, czy nie? Co ogólnie myślicie o tuszach specjalnie do dolnych rzęs? I to wszystko na dziś. Pamiętajcie o kciuku w górę, o subskrypcji tego kanału, kanału makijażowego. Wszystkie dane Facebooka, Instagram macie tu na dole w opisie pod filmem. Do następnego razu.